niby grzeją w tych pociągach, słuchajcie, ale piździ zimno jak diabli. Zimno jest w pociągu. Musiałem się ubrać. Ol ludzi. A się odpaliłem, bo mi się przypomniała taka sytuacja, słuchajcie, jak już w wojsku służyłem. Święta Bożego Narodzenia były. No i oczywiście, kurczę, miałem przepustkę na Wigilię i chyba na pierwszy dzień świąt. Już mniejsza większość, no ale trzeba było się stawić do jednostki z powrotem i tak. Też był kupa śniegu, pamiętam. I tak zawzięcie jechałem z domu do jednostki wojskowej, do Orzysza. Ojejku. Przepraszam. Tak zawzięcie jechałem z domu do jednostki wojskowej z powrotem do Orzysza. Tak mi pilno było. A wiadomo, się trochę wypiło na święta. Że zostałem w pociągu z Ełku do Olsztyna. Wtedy jeszcze pociągi kursowały do Orzysza i można było pociągiem dojechać. No i zaspałem i obudziłem się. Następna stacja za Orzyszem. Nie pamiętam, czy to były Mikołajki, czy Mrągowo. I tam, kurwa, wysiadłem. I tam spędziłem noc na dworcu. Na takim zadupiu i wypizdziewiu, że szok. I śniegu było po kolana. Pamiętam, jakieś pola, nie pola. Do drogi. Żeby było dojść do drogi, to jakieś pola, nie pola, śniegu po kolana, wichura. No i się zostałem, tylko nie pamiętam, czy to były Mikołajki, czy Mrągowo. Chyba Mikołajki. No i tam spędziłem noc, jedną z nocy świąt Bożego Narodzenia na dworcu. No i pierwszym pociągiem, który jechał w stronę, kurczę, spać mi się chce. Chciałem pospać w pociągu, ale kurde, zimno. I pierwszym pociągiem, który jechał w stronę Orzysza, rano już pojechałem na jednostkę, oczywiście spóźniony. Ale że święta, to tam się nikt się tam nie dokopał chyba nawet. Wszyscy byli pijani. Nikt się nie dokopał, także nawet nie miałem żadnych konsekwencji. No ale taki wspomnienie mam świąteczne. Jadąc pociągiem, patrząc na ten krajobraz zimowy, to... tak to było. Takie refleksje. Kiedyś też zasnąłem, jeszcze zaspałem i też w Mikołajkach czy tam w Brągowie wylądowałem, ale to było lato. Też zaspałem, przyspałem Orzysz. Ale wtedy były inne warunki pogodowe i wtedy mnie podwieźli do jednostki. Najpierw starym, takim starym rzęchem, roburem bym powiedział nawet. Podjechałem, a potem załapałem się. Podwiozła mnie jakaś niemiecka rodzina. No i gadałem tam łamanym angielskim z nimi i oni powiedzieli, pamiętam te słowa do dziś, oni powiedzieli, ja nie wiem tylko czy wtedy chyba jeszcze nie byliśmy w Unii. I oni do mnie powiedzieli takie słowa, że po angielsku powiedzieli, że jakoś tak brzmiało po angielsku, że jak wy Polacy chcecie iść do tej Unii, czy jak sobie wy w tej Unii poradzicie, jak wy nie umiecie mówić w innych językach. Pamiętajcie, to był 97 rok. No i faktycznie tak było, no.
wiele osób się posługiwało obcym językiem, tak wiecie, no. Perfekt. Takie wspomnienia. A słońce wyszło. Pozdrawiam.